bardzo fajny Superstrat Larry Carlton, model S7, jak słynna trasa szybkiego ruchu przebiegająca przez moje miasto S7, Kraków-Warszawa. I jeszcze ma oznaczenie ta gitara AWH, czyli pewnie chodzi o kolor, jakiś vintage white czy coś takiego. I tak, gryfik, bardzo przyjemny gryfik, piękna masa perłowa, piękne kropeczki z masy perłowej, tu może będzie na, o, fajnie widać, naprawdę super. I co jeszcze bardzo ciekawe, gryf jest pięknie zaoblony, tutaj jest dosłownie super wyprowadzony, piękne zaoblenie tego gryfu na rantach, oczywiście progi tak samo, cudownie zaoblone progi typu Jumbo, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Wyprowadzone to jest rewelacyjnie, naprawdę bardzo przyjemny gryfik. Ja lubię jak to jest takie zaoblone, to wtedy to tak fajnie prześlizguje przez rękę. Super. Gryfik taki typowy, fenderowski, takie solidne C, taki vintage Strat, rewelacja. Klucze blokowane, czyli no wiadomo, najlepsze co może być, blokowane kluczyki. Fajny taki kolor tego gryfu, jakiś, nie wiem, to jest jakiś agryst syczuański, oczywiście sobie żartuję. To jest jakiś, nie wiem, grillowany czy tam prażony klon. Z tyłu nie ma wstawki osłaniającej pręt, także to nie jest one piece, tylko tu jest, widzę, postrunnica doklejana. Bardzo fajnie to wygląda. Teraz tak, pod płytką mamy frezy na humbuckera, tu na singla i tu też na humbuckera. Niektóre Fendery, na przykład meksykańskie, też takie były, że miały dwa single, humbucker, a pod spodem było humbucker, singiel, jeśli chodzi o frezy w korpusie. Jest to wylakierowane takim czarnym, matowym lakierem. Przypuszczam, że to może być ten przewodzący prąd, czyli ekranujący od razu. Nie sprawdzałem, czy on przewodzi, natomiast tak przypuszczam, że to jest od razu wyekranowane tym lakierem. Potencjometry są bardzo fajne, bardzo porządne. To nie jest jakaś taka tania chińszczyzna, jak w tych tańszych modelach gitar, kopiach Fenderów, tylko tu są, pisze na nich Made in Korea, bardzo takie duże, porządne. To nie jest alfa potencjometr, jakieś inne, pisze Made in Korea. Bardzo fajne potencjometry. Przełącznik też porządny. Ja od razu czuję pod palcem, jak to pracuje, że to nie jest ta zwykła tania chińszczyzna. I on ma takie dwie sekcje, taki podwójny jest jakby. Nie wiem, czemu coś tutaj jest. Już tu nie ma żadnych push-pulli, nie wiem, jak ten układ tam jest porobiony. Standardowy pięciopozycyjny przełącznik, ale ten taki podwójny, bardzo fajnie pracujący. Mostek tremolo, dwa punkty podparcia, wajcha bezgwintowa, czyli nie mamy tego luzu, który jest zawsze na gwincie wyczuwalny. Piękna sprawa. Dwa punkty podparcia, czyli to płynniej pracuje. Oczywiście big block jest w tym mostku także super. Bardzo ładnie to rezonuje. No rewelacja. Pick-upy oczywiście Alnico. Brzmi to bardzo fajnie. Już nawet na sucho przez te progi Jumbo, przez to dobry materiał, dobre wykonanie po odpowiednim ustawieniu tej gitary jest taki fajny, taki klang. Czuć taki stratokasterowy, taki, ja to mówię, takie funkowe uderzenie. To trzeba czuć pod ręką. Także bardzo fajnie ta gitara rezonuje już na sucho. I z tego miejsca chciałem pozdrowić właścicielkę tej gitary, panią Małgorzatę Schwarz, która mi udostępniła tą gitarkę do korekt i do przetestowania. I teraz tak, jedyną wadę miała ta gitarka. Tu musiałem dołożyć motylka, ponieważ bez niego za mały był kąt na tarcia tutaj na siodełko i przez to ta struna, jak mocniej uderzyłem, potrafiła wyskoczyć. No to nie wiem, czemu tak zrobili. To jest trochę, że tak powiem, lipa. Wyskakiwała mi ta struna z siodełka w tym miejscu i wpadała w, uwaga, renesans. Wiem, że oczywiście rezonans, ale ja się zawsze śmieję, mówię na rezonans, renesans. Wpadała mi w renesans i zaraz wam pokażę na filmiku, jaki był efekt. I po dołożeniu tego motylka tutaj, jak ręką odjął, jest teraz super. Także taki mały upgrade. Polecam takie coś sobie zrobić, jak ktoś ma taką gitarkę, ma taki z tym problem. Zobaczcie, jaki był efekt przed dołożeniem tego motylka, a potem próbka. Jeśli normalnie uderzymy dźwięk do wybrzmiewania na strunie E1, to tego w zasadzie nie słychać. Ale jak od razu ją wytłumimy po uderzeniu, to słychać taki dźwięk jakby flażoleta. Tak jakby reverb, jakby pogłos, jakby flażolet. Bardzo denerwujące.
Spowodowane to jest tym, że tutaj w tej gitarze w ogóle nie ma motylka, który dociska strunę chociaż E1 i H, wiadomo. Wtedy jakby tutaj był motylek i byłby lepszy docisk tych dwóch strun do siodełka. I za mały tu jest kąt po prostu. I ta strona nie dość, że może nam wypaść przy agresywniejszej grze, mówię o strunie głównie E1, to właśnie taki efekt się dzieje. I teraz uwaga, ja tutaj tylko palcem delikatnie docisnę, leciutko i już ten efekt znika. Uwaga. Jest. A teraz dociskam. Nie ma. Puszczam. Dociskam. Także no, fabrycznie tu jest to trochę licho wykonane. Trzeba zamontować motylka. Jeśli ktoś ma taki efekt właśnie, taki jakby flażoleta, jak wytłumi od razu strunę, to najprawdopodobniej ma za mały tutaj kąt natarcia na to siodełko, czyli trzeba po prostu dać motylka, jeśli go nie ma, lub dać go w innym miejscu i tak dalej. No trzeba kombinować po prostu. Ja wiem, że im mniejszy tutaj kąt, jakiekolwiek załamanie strun, no to tym lepiej dla strojenia gitary. No wtedy jak używamy tremolo, jak jest mniejszy kąt tutaj, to wtedy na pewno co płynniej ta struna nam się prześlizguje przez siodełko i lepiej trzyma strój. Ale to niestety po to się to montuje, że ten motylek jednak musi być, no bo bez tego to gitara nam nie wybrzmiewa tak, jak powinna. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.